Witajcie, dzisiaj kolejny film na temat charyzmatów wśród chrześcijan, na temat modlitwy w różnych językach, na temat proroctw. Dzisiaj taki film, w którym zebrałem kilka pytań. Kilka pytań do osób, które modlą się na językach. Dzisiaj chciałbym zająć się tym aspektem. Kilka pytań do osób, które modlą się na językach i są w kościele rzymskokatolickim. Kilka pytań do osób, które modlą się na językach i są tak zwanymi protestantami. I no właśnie, bardzo zachęcam do tego, aby oglądać ten film cały. Jest on krótki, umieściłem w nim kilka fragmentów z innych filmów. Pod tym filmem także umieszczę spis treści. Naprawdę warto go oglądnąć. Warto się podzielić tym filmem. No właśnie, stawiam pytania i zachęcam do tego, aby każdy z Was, kto uważa siebie za charyzmatyka albo zna jakieś osoby, które uważają siebie za charyzmatyków, aby zastanowił się nad takimi pytaniami. Jakby nie mam wszystkich odpowiedzi, ale od jakiegoś czasu stawiam pytania, zachęcam do oglądnięcia filmu. Na koniec jeszcze moja krótka refleksja. Jesus, I need you. I repent. And I ask you, set me free. Save me. Come with your Holy Spirit. Fill me up. Fill me. Baptize me. Baptize me. Right now. Right now. More. Shila ba da 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 speak. Shila say the first word on me. Shila da 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 get it louder. Shila da get it louder. Shila get it Yeah! Yeah! Woo! Oh. It's beautiful, it's beautiful! Come on, this is for everyone! Come on, God, you want to give the Spirit to us! I spróbuj zrobić to samo. Duch to wypełni. Zapraszam teraz, Duchu Święty, daj nam odwagę do takiej modlitwy, właśnie modlitwy w językach, gaworzenia. I wejdź w tę modlitwę. Daj nam nową modlitwę w językach, Duchu Święty. Daj nam nowy smak tej modlitwy. Daj nam, Duchu Święty, więcej. Kiara lara la tianna na nara la tita tai. Kiara lara la tia tita tara lara la tia tata ke tai. Tak hendo sta baradu dorta sta marius dorta kotego szyte mnorta te batata. Jeszcze raz jestem pewien, że Mikołaj sądzi, że języki są darem, który się dostaje, jak to dar, od ducha. Ale z tego fragmentu można po prostu wyciągnąć instrukcję obsługi, mówienia językami. Czynnikiem, który musi odpaść z tej serii rzeczy zaangażowanych w modlitwę, jest racjonalny umysł. Nie? Po prostu to nie ma wynikać z rozsądku, ani żadnej analizy, tylko po prostu lecisz, nie? I w źródłach chrześcijańskich można znaleźć wiele tego typu poszlak, kroków, które trzeba przedsięwziąć,
żeby to uzyskać, które kodowane są w głowie chrześcijanina, kiedy słucha tego typu rzeczy. Posłuchajcie tej transkrypcji kazania z książki Felicitas Goodman. To było wygłoszone w 1969 roku. I to jest mówione w kontekście modlitwy o języki. Bez Ducha Świętego ludzie stają się zimni, łatwo nimi manipulować lub nawet popadają w zatracenie. Kiedy modlisz się o Ducha Świętego, powinieneś porzucić wszystkie myśli. Myśli na temat problemów w domu, w pracy. Kobiety nie powinny myśleć o tym, czy w domu jest jedzenie, albo o tym, co trzeba by było kupić. Również nie powinieneś się martwić tym, jak będziesz się zachowywać, gdy Duch Święty przejmie kontrolę. Niektórzy uderzają wokół siebie, inni skaczą. To są nadprzyrodzone manifestacje. Zmiana języka to rzecz naturalna. Niektórzy ludzie się boją, gdy czują, że coś nadprzyrodzonego zaczyna się im dziać. Ale powinni dać się ponieść, powinni na to pozwolić. W jaki sposób to, co właśnie usłyszeliście, nie jest motywacją, żeby to robić, oraz zbiorem instrukcji, co powinno się robić, żeby zacząć mówić językami? Zachęcam Was, żebyście spróbowali mówić językami. Posłuchajcie sobie na internecie, jak to brzmi, a potem, używając tylko tych instrukcji, po prostu spróbujcie mówić językami. Po prostu to zróbcie. Zobaczycie, że Wam się uda. Ateiści, nie bójcie się. Umiejętność krytycznego myślenia nagle nie wyparuje z Waszego umysłu. Nawet jeżeli teraz jesteście niewierzący, spróbujcie wejść w ten taki uwielbieniowy stan umysłu. Być może wiecie, o czym mówię. I bez ingerencji racjonalnego myślenia po prostu zacznijcie mówić pierwszą rzecz, jaka Wam przyjdzie na język. Mów tak, jakbyś to nie był Ty, tylko coś przez Ciebie. Anda malaya sapana poras tashtam na urta takara shtipti rawonada. Takendo shtabara dibdor tasta marush lurur da kotega shtabam norta dibadada. No właśnie, dziękuję, że dotarłeś, że dotarłaś do tego miejsca. Te trzy pytania, które postawiłem w czasie trwania tego filmu, co o nich sądzisz? Czy uważasz, że rzymscy katolicy, protestanci, a nawet osoby niewierzące, ateiści, modlą się w prawdziwych językach, które są efektem wypełnienia przez Ducha Świętego? Czy to jest możliwe? Na mnie największe wrażenie zrobił film, kiedy oglądałem, jak Łukasz modli się na językach. To znaczy, no nie modli się, bo on nie wierzy, że Bóg istnieje, ale wypowiada słowa, które są praktycznie identyczne jak modlitwa na językach w ruchach charyzmatycznych. Nie zajęło mi dużo czasu zebranie materiałów do tego filmu. Kiedyś szukałem materiałów, bo słyszałem i są na to dowody, nawet gdzieś wycinki gazet widziałem, że na językach modlili się także mormoni. Przypomnę, że mormoni uważają, że Jezus i Lucyfer to są bracia. Słyszałem też o tym, że hinduiści modlą się na językach, więc moje podstawowe pytanie, czy to na pewno i czy to naprawdę jest dar Ducha Świętego? Skoro robią to, no powiedzielibyśmy wszyscy, nawet niewierzący. Zachęcam Cię do zbadania tego tematu, do myślenia nad tym, do modlenia się, do wołania do Boga, aby pokazał Ci prawdę. I zachęcam Cię do obserwowania naszego kanału. W najbliższym czasie będzie kilka filmów na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie prostowało nasze ścieżki, bo sam byłem charyzmatykiem przez wiele, wiele lat. Dzisiaj patrzę na to nieco inaczej. Wkrótce na kanale będzie moje pełne świadectwo. Zapraszam i dziękuję. Jeżeli ten film wydaje się dla Was sensowny, jeżeli ma wartość dla Was, zachęcam i proszę, podzielcie się też z innymi, aby jak najwięcej osób zaczęło myśleć i szukać prawdy. Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem.